jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie. W tym roku, pod koniec, w drugiej połowie lipca, sprowadziłem, ale oczywiście jako gości, prawda, nie na stałe, z RPA Małe Dzieci, z którymi razem zaśpiewaliśmy na Światowych Dniach Młodzieży na Błoniach Krakowskich i gościliśmy też w Pałacu Prezydenckim. Akurat państwa nie było tam, bo państwo mieli urlop i sobie zażartowałem na swoim profilu na Facebooku, że wreszcie mi się uda dorwać prezydenta tutaj. Nie udało się w Pałacu Prezydenckim, ale się udało tutaj. Dziękuję bardzo, że mogę się spotkać z panem. Okay. A nawet się pozwolę się przywitać. To jest świetna okazja. Witamy w Tomaszowie. Zapytam przewrotnie. Płynie w panu miks krwi, ojczyzną Rosja, domem Polska. I to wybór świadomy pana, cytuję pana słowa, ale fascynuje pana Egipt. I dalej. To fanki z Litwy wręczają panu kwiaty, nie Polki. To dlaczego Polka? Dlaczego Polka w sensie? Dlaczego Polska? Dlaczego Polska? Trudno powiedzieć. Myślę, że nie ja powinien odpowiadać na to pytanie. Może tak. Co takiego jest w tej Polsce, że chciał pan u nas zamieszkać? No teraz już po 25 latach, bo 20 tyle mieszkam jakby, nie? 25 lat, dużo już tutaj mam, prawda? Zapuściłem korzenie, mam pracę, mam dom, nie mam rodziny, ale mam przyjaciół, nie? I to jest moja rodzina. Artyści już tak mają i tyle mam. Myślę, że to jest całe moje życie. Natomiast jak jechałem do Polski przed emigracją, to nie wiedziałem, jakby nie znałem swojej przeszłości, więc to nie było tak, że wybrałem Polskę, bo Polska jest super, nie? Nie, po prostu wtedy jechałem na ślepo. To był przypadek, to było szczęście, można tak powiedzieć, prawda, bo cieszę się bardzo, że mieszkam w Polsce. Teraz musiałbym długo opowiadać, bo tam dużo rzeczy się działo. Podobno nie ma przypadków. Teraz po latach, pana refleksje. Niczego nie żałuję. Nie wiem, czy to był przypadek, czy nie przypadek, ale ja niczego nie żałuję, bo ta droga, którą kroczę w swoim życiu, ona wydaje mi się, że jest najbardziej właściwa, bo czuję całym swoim jestestwem, całym sercem, że to jest właśnie to i tak miało być, i inaczej być nie mogło. Nie tyle. Nawet jeśli to jest przypadek, no to jest super przypadek. Jeśli było pisane, no to dziękuję bardzo. Ma pan przyjaciół, pan powiedział, trzy słowa, którymi określiliby pana przyjaciele. Trzy słowa na określenie przyjaciele, tak? Nie, pana. Przyjaciele pana, jakimi by słowami określili? A to trzeba ich zapytać? Nie wiem. Ale przyjaciół się zna. No to musiałbym w tej chwili po prostu tak troszeczkę jakby siebie gdzieś tam wychwalać, nie? No nie wiem, myślę, że tak zupełnie obiektywnie może są ze mną i trzymają się mnie, może dlatego, że jestem po prostu, że ich wspieram, że jestem lojalny, że jestem uczciwy, że ich cenię, że ich kocham i oni mi w ten sam sposób się odwdzięczają. Czyli to, co daję ja, dają oni mi, więc za to mnie cenią i tyle. No.
Czy muzyka jest treścią Pana życia? W tej chwili już tak. Jest treścią mojego życia, bo wszystko, czy praca, czy spotkania poza pracą z ludźmi na ulicy, chociażby nawet nie gdzie, to też w pewnym sensie ta granica zaczyna gdzieś tam już się zacierać, prawda, że już nie wiem, czy ja jestem, odpoczywam, czy jestem na urlopie, czy wciąż w pracy, nie? Bo na przykład, nie wiem, gdzieś jadę za granicę i muszę na przykład na ulicy rozdawać autografy albo udzielać jakichś wywiadów, prawda, czy to w Kanadzie na przykład dla Radia 7, czy tam różne rozgłośnie, czy gdziekolwiek, nie? Więc myślę, że ta praca, ona już tak się rozlała w moim życiu prywatnym, że wypełnia chyba 24 godziny na dobę, nawet jak śpię, to też pracuję, bo cały czas zasypiam, nie wiem, marząc o jakichś tam projektach, czy projektuję coś, jak to zrobić, jak poprawić, nie, jak, co powiedzieć ludziom na scenie, na kolejnym koncercie. Jak się budzę, no to też już jestem wypoczęty, pełną głowę mam różnych pomysłów i cały czas. No. Czy popularność przeszkadza i czy łatwo w Polsce było ją zdobyć? Oczywiście, że nie. To znaczy niełatwo, nie? Ciężko było zdobyć popularność, bo no chyba większość ze mną się zgodzi, że to nie jest takie proste. Zresztą nigdzie nie jest łatwo popularność zdobywać, bo popularność to nie jest tak, że nagrałeś piosenkę i stałeś się znany i lubiany. Nie. Nagrałeś piosenkę, dobrą piosenkę, fajnie, ludzie cię przyjęli, nie? Ale teraz zrób tak, żeby cię pokochali. I to jest to. Bo piosenkę, jak widać, każdy może nagrać, prawda? Mamy te różne Voice of Poland i inne różne, nie wiem, jakieś tam Andy, ale żeby zrobić tak, żeby ci ludzie na przykład przez długi czas przychodzili na twoje koncerty, nie wiem, stali w kolejce po autografy i bez względu, nie wiem, czy pada, czy jest mróz, cokolwiek, nie, oni przychodzą. To jest coś więcej niż nagranie samej piosenki. To jest coś więcej. Też wtedy jakby człowiek jest nie tylko artystą, ale jeszcze jakby czymś więcej dla nich. Że nie przychodzą posłuchać go, popatrzeć na niego, posłuchać w sensie, jaki ten człowiek ma filozofię, postawę życiową, może coś od niego wziąć, prawda? I posłuchać oczywiście przede wszystkim. To jest to. I to już jest drugi poziom, albo nawet jeszcze większy, nie? Żeby na niego wskoczyć, to samej piosenki jest za mało i samego dobrego wokalu też jest za mało. Ale pan sam o sobie mówi, że nie idzie na łatwiznę. Czyli co, pod wiatr? A na szczycie podobno jest śnieżyca i bardzo wieje, ale pan jest przygotowany. No ale z kolei na dole jest bardzo nudno i człowiek bardzo szybko wpada w rutynę, nie? No ale strada jest taka, no bo ona wymaga jakichś poświęceń, jakiejś ofiary, nie? No jeśli nie ma jakby poświęcenia, no może ofiary nie. Żadnych ofiar nie chcę. Ale poświęcenia tak, a szczególnie sztuka, czy scena, cokolwiek, co jest związane ze sceną, z rzeczami artystycznymi, nie? Wymaga poświęcenia, bo jeśli tego nie ma, to jest po prostu rutyna. Jest jakby, nie ma tej jakiejś takiej, nie wiem, tego dreszczu emocji, nie ma tego przeżywania, tego katarzisu, nie ma, nie? Po prostu taki artysta nie przyciąga. To trzeba właśnie troszeczkę wprowadzić to życie artystyczne w swoje codzienne życie, które jest pełno różnych takich jakichś przeżyć, szczęścia, nieszczęścia, smutku, radości, nie? I wtedy taki artysta ma szansę przetrwać przez wiele lat na scenie, bo dlatego, że on wtedy nie tylko śpiewa, a opowiada o życiu, nie? A ludzie po co przychodzą pod tą scenę? Żeby właśnie słuchać o życiu, bo oni się utożsamiają z tym artystą. Oni chcą odnajdywać w tych piosenkach samych siebie. I taki artysta i taka piosenka ma szansę przeżyć przez wiele lat. A to, że ja wychodzę na scenę i kolejny raz, nie wiem, setny albo tysięczny raz udowadniam, że ja potrafię śpiewać, kogo to w ogóle obchodzi w czasach dzisiejszych? To nikogo nie obchodzi. To może obchodzić na początku, nie? O, ten człowiek potrafi śpiewać. Okej, a coś więcej? Rok mija, 2 lata, on cały czas udowadnia, że nam potrafi śpiewać. Minęło 5 lat, a on cały czas pokazuje, że no śpiewać potrafi, nie? Co to w ogóle jest, nie? Ja tak mówię dla tych młodych, którzy jakby oni tam, znaczy młodych w sensie takich, że że którzy zaczynają, startują gdzieś tam, także żeby mieli to jakby swoje świadomości. Dlatego artysta musi iść cały czas gdzieś tam, tak jak pani powiedziała, pod wiatr, żeby doświadczać i z tym doświadczeniem dzielić się pod sceną. Ludzie. Żyje nam, miłość żyje w nas. Każdy pracy czas po raz, jak takie nocy gniazd. Pracy czas po raz, raz po raz.
podobno każdy pana koncert jest niepowtarzalny. Jakie emocje... Kto to tak mówi? Pan? Nie, ja tak, tak, mówię. W którymś z wywiadów. Jakie emocje towarzyszą na scenie podczas koncertów? O Jezu, przeróżne. Ja nie przypominam sobie oczywiście, że ja tak mówiłem, nie? Ale jakby skoro on jest niepowtarzalny, to znaczy, że te emocje są przeróżne i czasami są takie, nawet dla samego mnie są nieoczekiwane i zaskakujące być może, nie? Zgadza się, one są. Ja nie lubię gdzieś tam powtarzać niektórych frazesów czy coś. Czasami jak na przykład wpadnę na jakieś fajne zdanie czy frazes, to lubię go tak powtórzyć kilka razy, bo lubię go, nie wiem, on akurat się sprawdza tutaj w tym, nie wiem, akurat tu, w tym miejscu, na tej scenie, że no jakoś tam sprawdza się, nie? Ale na każdy koncert jest inny. No, bo ja jakby wpatruję się w tych ludzi, nawiązuję z nimi dialog, wchodzę w jakąś taką interakcję, wchodzę w taki jakiś taki kontakt, taki bardzo, bardzo, jak, nawet nie wiem jak to nazwać, bo to jest takie niematerialne, prawda? I zaczynamy razem, jakby ja i oni, czyli moja publiczność, zaczynamy razem to przeżywać. I ja wtedy zaczynam czuć, czego oni ode mnie oczekują, czego oni chcą. Wiesz, wiadomo, że nie wiem, mieszkańcy, nie wiem, Wrocławia zupełnie co innego czują niż mieszkańcy Białymstoku, prawda? To są różni ludzie w ogóle, nie? Staram się też gdzieś tam trochę rozpoznać, posłuchać różnych ludzi tutaj przed koncertem i od razu wiem, że jakie mają problemy, jakie mają, czego im brakuje i też próbuję jakoś tam na tej scenie szybko, szybko już jakby tą myśl stworzyć na podstawie właśnie jakichś historii, które słyszałam przed koncertem. Czy w Tomaszowie Mazowieckim po raz pierwszy i jakie usłyszymy przeboje pana na koncercie? W Tomaszowie Mazowieckim już byłem, ja dokładnie nie pamiętam gdzie, ale jeśli chodzi o kiedy, to na pewno dawno, dawno temu, konkretnie nie wiem kiedy i gdzie dokładnie też nie wiem, ale dobrze kojarzę tą nazwę Tomaszów Mazowiecki, ale dawno temu, więc na pewno mój repertuar już mocno się zmienił. Myślę, że to było jeszcze za czasów Iwany i Delfina, więc repertuar na pewno się zmienił, bo mam z repertuaru Iwany i Delfina tylko dwa utwory, reszta to są moje solowe piosenki, których jest sporo. Wydałem już chyba, nie wiem, z dwie albo z trzy płyty nowe po rozstaniu z zespołem, tak no. To co usłyszymy dzisiaj? Dużo, dużo różnych utworów, dużo w ciągu ostatnich 8 lat, które stworzyłem. Ja miałem dużo ostatnio różnych projektów, stworzyłem taki antywojenny projekt na rzecz pojednania Ukrainy i Rosji, na przykład tej piosenki nie ma, a zaśpiewałem na boniach krakowskich dla papieża 26 lipca z dziećmi z południowej Afryki. Tego też dzisiaj nie będzie, nie, bo to jest tak z okazji i zupełnie inna, nie? W tej chwili pracuję nad piosenką rosyjskojęzyczną. Bardzo ładna balada. Na razie też dzisiaj nie będzie, bo nie zdążyłem zrobić masteringu jeszcze, nie? Ale dużo będzie fajnego materiału, także będzie zabawa. Muszę jeszcze o coś zapytać. W którymś z wywiadów powiedział pan, że jasność i mroczność w tych samych proporcjach powinny być w człowieku jak noc i dzień. Ale noc i dzień są tylko raz w roku, w takich samych proporcjach. To w panu więcej jest tej jasności czy mroczności? Wraca wolno tamten czas.
wydaje mi się, że ja jestem chyba taki trochę wiosenny. Czyli to zależy od rzeczywiście, w jakiej w szerokości geograficznej człowiek się znajduje. Na przykład w południowej Afryce te dzień i noc to troszeczkę jakby mają inne jakby te proporcje. Czy na przykład chociażby na północy Kanady, tam w ogóle, nie wiem, cała zima jest ciemna, nie? No to co powiedzieć o tych ludziach, którzy... A oni są weseli, oni są Inuici, którzy tam mieszkają, czy Eskimosi. Czyli w panu przeważa jasność. Jasność, ale to jest taka jasność, może niekoniecznie jakby gdzieś tam, którą należy kojarzyć z dniem, ale tak metaforycznie oczywiście jak najbardziej. Ja wiosną się urodziłem w kwietniu, bardzo mi pasuje ten okres, bo wszystko kwitnie, szczególnie po 18, tak po 20 kwietnia zaczyna wszystko kwitnąć. Piękny okres, piękny. I to mi akurat odpowiada. Ja wiem, bo ta różnica jest taka sama jest chyba w lipcu, prawda? No właśnie, właśnie. Za gorąco jest dla mnie w lipcu, strasznie za gorąco. Także wolę kwiecień, kosztem tego, że może noc troszeczkę dłuższa jest, nie? Chociaż ja czytając pana biografię, różne wywiady, zauważyłam wiele sprzeczności. Tu z jednej strony ogromnie wrażliwy człowiek, ale jednak walczący o swoje, nie poddający się, idący pod wiatr. Jak to jest w tym show biznesie? No wrażliwość to jest, no, znaczy jestem wrażliwy, nie? Ale to nie oznacza, że ja jestem słaby, że ja jestem taki, nie wiem, bezradny, taki, nie wiem, no trzeba też jakby... Walczący o swoje nie idzie na łatwiznę. No absolutnie. Chociaż ja już trzeba powiedzieć, że na samym wstępie swojego życia pokonałem 6000 kilometrów, przyjeżdżając z Syberii do Polski. Już można powiedzieć, że to w jakiś sposób sobie zrobiłem, ogarnąłem, to pokonałem, prawda? Już gdzieś tą odwagę miałem w sobie, więc jakby całe życie teraz idę jakby tą drogą, będąc odważnym człowiekiem. No nie zrobiłbym tyle rzeczy, nie? Więc, a jednocześnie zachowując tą wrażliwość. Można być wrażliwym, a jednocześnie odważnym. I nie wolno jakby stracić tej wrażliwości, będąc odważnym, prawda? Bo wtedy jakby człowiek po prostu się robi brutalny, taki miażdżący wszystko na swojej drodze. Mnóstwo ofiar, nie? Nie wiem, czy on jest wtedy odważny. Nie wiem, czy to można nazwać takiego człowieka odważnym. Bardziej chyba złym. Bardziej chyba takim szkodliwym, takim brutalnym. To nie jest odwaga. A człowiek wrażliwy może być odważny. To plany na przyszłość? Na przyszłość? Oj! Na przyszłość mamy parę koncertów, które jakby już zamykają całą trasę letnią koncertową. Ostatni koncert jest w Bostonie, w Wielkiej Brytanii i później jadę do Kanady. A muszę tam pozłatać różne sprawy i tam między innymi być może też, na razie to jest tajemnica, nie będę mówił sobie, tam jest też koncert, ale to jest na razie tajemnica. Co później? Później nagrywam teledysk na przełomie listopada i grudnia, całkiem taki też odważny. Bo jestem odważny, prawda? Więc to będzie bardzo odważny teledysk, takiego jeszcze w Polsce nie było. Będę tam grał taką rolę, dosyć odważną, w teledysku. Jeśli chodzi o przyszły rok 17, na razie jeszcze nie buduję żadnych planów, no bo za daleko życie artysty jest takie nieprzewidywalne, że... Także... A jeżeli nie śpiew, to co innego może mógłby pan robić w życiu? Ja lubię bardzo języki. Teraz będę między innymi właśnie kończył IELTS języka angielskiego. Lubię pracować z ludźmi. Bardzo chętnie mógłbym pracować jako pracownik socjalny na przykład. Dlaczego nie? Może nawet w przyszłości pomyślę o tym, bo ja mam kontakt z ludźmi i rozumiem ich i jakoś tak nie nudzi mnie kontakt z ludźmi, bo nie wszyscy to potrafią jakoś tam tolerować, akceptować. Ja potrafię przybywać, słuchać, nie wiem, bo lubię to i nie przeszkadza mi to, więc mógłbym być takim pracownikiem socjalnym. Ale na razie jakby jeszcze scena, nie wiem. Zobaczymy, nie? Życie jest tak. Wszystkie drzwi, choć
chociaż mamy ważyć, przyszło je. Gdzie tam ta miłość, jak pierwszy śnieg. Drugi taki przebój, jak jej Czarne Oczy. Która piosenka? Na pewno nie będzie takiego, ze względu na to, że Czarne Oczy są unikalne i niepowtarzalne. Musiałbym jeszcze raz się narodzić, jeszcze raz przyjechać z Syberii do Polski, a w Polsce jeszcze raz musiała być transformacja i jeszcze raz Wałęsa musiałaby objąć, nie wiem, stanowisko prezydenta. Historia musiałaby jeszcze raz na nowo się powtórzyć, nie? A to jest niemożliwe. To czego panu życzyć? Życzyć wrażliwości i odwagi. Tego życzymy. A czego, jakie może życzenia pan by nam, tomaszowianom? Oj, ja życzę wam, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi. Co jeszcze? No, po prostu, czego można? Myślę, że każdym ludziom w każdej miejscowości to samo życzę, no bo każdy człowiek potrzebuje zdrowia, szczęścia, bliskich, dzieci i tego życzę właśnie mieszkańcom. Mieszkańcom Tomaszowa. Ale nie jesteśmy w Tomaszowie Mazowieckim. W Ludwikowie. Ledwików. Tak, to jest Tomaszowa. To jest. A to jest taka dzielnica jakby Ludwików. No to w takim razie mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego. No. Dziękujemy i panu również z całego serca. Dziękuję. I czekamy na koncert. Dziękuję bardzo. Lecę się przebierać, no. Buziajki. Pochodzenia czas, dziwny marz dopadł nas. Twoje słowa mrożą jak lód. Ciepły gestów brak, ciągle wszystko jest nie tak. Jak odpędzić mam o nas ten chłód? O, w sensie mowy nam zapadły nasze plany. O, a marzenia zmroził wiatr. Jak rozpalić drobny ogień między nami. O, po tej zimie zatrzeć lat. Chcę ocieplić klimat, już od zaraz, już od dziś. Obrzeć myśli chciej, wszystko będzie znów po.